Pojawia się nazwisko Kornela Morawieckiego, pojawia się właśnie nazwisko Mateusza Morawieckiego, pojawiają się nazwiska prezesów banków państwowych, którzy mieliby współfinansować, sufinansować właśnie ratowanie GetBacku. No właśnie, bo to było największym zagrożeniem, pojawienie się w sprawie Kornela Morawieckiego, tak? Dlaczego on i jaką on rolę w tej sprawie odegrał? Takiego pośrednika. Odbyła się narada. Narada z udziałem premiera Morawieckiego, na której powiedziano, idziemy w kierunku Altos TFI. Generalnie, według naszych informatorów, z KPRM-u miał paść prosty komunikat, wyrok na Altusa, wyrok na Altus TFI, odebranie licencji. Nie można bardziej zaszkodzić takiemu funduszowi, bo on nie może funkcjonować na rynku. I to się stało. To ostatecznie ta licencja została Altusowi odebrana. Dzień dobry, Jarosław Jabrzyk, witam w kolejnym podcaście Superwizjera. Dzisiaj będziemy rozmawiać o reportażu GetBack, obronić premiera. Są ze mną autorzy tego reportażu, Maciej Duda i Łukasz Wróciński. Dzień dobry. Wracamy do sprawy bardzo głośnej afery, tak? 2018 rok, trzeci rok rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wybuchła wielka afera, którą szybko zaczęto nazywać aferą Amber Gold rządów PiS. Jakie widzicie analogie pomiędzy jedną a drugą sprawą? Jedna i druga dotyczy przestępstwa finansowego, jedna i druga dotyczyła w jakimś zakresie też ówczesnej władzy. Analogie są takie, że normalnie ludzie stracili swoje oszczędności, swoje pieniądze, to po pierwsze. Po drugie, wydaje się, że raczej ich nie odzyskają. Po trzecie, sprawy obie były rozgrywane politycznie, czyli ekipy opozycyjne rządzące zwalały na siebie odpowiedzialność. Tak samo jest w tej sprawie. Otóż w tej sprawie rząd PiS chciał od siebie odsunąć wszelkie oskarżenia i powiązać to z elitami III RP, elitami Platformy Obywatelskiej, Unii Wolności itd. Generalnie można powiedzieć, że w każdej z tych afer było kilkanaście tysięcy poszkodowanych. Czyli to byli ludzie, którzy inwestowali pieniądze w piramidy finansowe, trzeba powiedzieć wprost. Amber Gold było trochę bardziej barwną aferą, taką prostszą do wyjaśnienia ludziom, bo tam chodziło o inwestycje w złoto, to było takie bardziej spektakularne, oni też bardziej się ogłaszali, tam więcej ludzi starszych inwestowało swoje pieniądze, a GetBack był takim już instrumentem finansowym trochę bardziej skomplikowanym, bo to była spółka, która miała odzyskiwać długi, czyli generalnie gdzieś na ulicy za bardzo się nie reklamowali. Oczywiście w jakimś stopniu tak, ale na pewno nie tak jak Amber Gold. Do tego ludzie do końca nie rozumieli, na czym trochę to polega. Wiedzieli, że w momencie, w którym GetBack wypuścił obligacje, to można w to zainwestować i generalnie można na tym zarobić. No i mechanizm z pozoru wydawał się taki, jaki powinien być. Ale właśnie GetBack różni się od Amber Gold tym, że przez ten stopień skomplikowania do końca ludzie też nie podłapali tego później medialnie. To się nie stało tak wielką aferą jak Amber Gold. Trudno było wskazać winnego. Trudno tak, było wskazać winnego, trudno było wytłumaczyć trochę, o co chodzi. Jakaś spółka, która odzyskuje długi, generalnie ludzie nie wiedzieli, o co chodzi, a tak naprawdę ludzie stracili na GetBacku trzy razy więcej, ponad 2 miliardy złotych niż na Amber Gold. No to skala jest ogromna, to są ogromne pieniądze. No tak, to nie było tak barwne właśnie jakieś oszustwo. Para, małżeństwo. Noszenie złota po ulicach właśnie, bo Gdańska. Marcin Plichta, inwestycje w złoto, to było bardzo takie barwne, czytelne, no i był wskazany potencjalny jeden winny, tak? Kiedy mówimy o obligacjach, mówimy o inwestowaniu w instrumenty finansowe i mamy jakiś zarząd, mamy jakąś spółkę giełdową, to już wygląda zupełnie inaczej i o wiele trudniej. I to tak? w aferze GetBack słowo winny ma bardzo duże znaczenie, bo tutaj ciężko było kogoś znaleźć, ale trzeba było kogoś wytypować. I generalnie rząd Prawa i Sprawiedliwości szukał osoby, na którą będzie można to wszystko zwalić całą winę i powiedzieć, to ty jesteś za to odpowiedzialny, to niech ludzie kojarzą teraz ciebie z tym, że stracili całe swoje oszczędności. Tak, ale mówimy Amber Gold rządów Prawa i Sprawiedliwości, czyli GetBack, ale tak naprawdę od czego to się zaczęło? Wejdźmy może w genezę tego wszystkiego, czyli w branżę, która w jakimś momencie naszej historii finansowej stała się bardzo istotna. Tak? Firmy windykacyjne się rozwijają, powstaje GetBack, potem GetBack staje się trochę takim
niezależnym giełdowym bytem, tak? To chodziło o to, że GetBack powstał w 2012 roku. To była też firma między innymi Leszka Czarneckiego, on też stał za założeniem GetBacku. Wtedy generalnie na rynkach finansowych odzyskiwanie długów było czymś takim pożądanym, to rosło w Polsce szczególnie, to przeżywało taki boom, że generalnie dało się na tym zarobić i ktoś, kto wiedział, inwestorzy generalnie szli w to, żeby takie firmy zakładać, wielkie spółki, które skupują długi i odzyskują. W pewnym momencie GetBack zostało sprzedane. Ale też były emisje obligacji, tak? Publicznie ogłaszane, oferta inwestycyjna bardzo korzystna dla zwykłych ludzi tak naprawdę, tak? Kup obligacji GetBacku, one były wyżej oprocentowane niż innego rodzaju takie bezpieczne środki, bo przedstawiano to jako bezpieczną inwestycję, tak? No i bezpieczną się nie okazała, dlatego że GetBack zbankrutował, potrzeba było kilkuset milionów złotych na to, żeby był w stanie się utrzymać, jeszcze ten swój dług i w jakimś stanie operacyjnym na rynku utrzymać. Tych pieniędzy nie było, w związku z tym no, chyliło się to ku upadkowi i stało się z automatu trochę piramidą finansową, no bo ludzie kupowali obligacje, które za chwilę były nic nie warte, albo już nie mogli ich sprzedać. Kiedy nastąpił ten moment, kiedy wokół GetBacku zaczęło się robić gorąco? Jak byście go na tej linii czasu oszacowali? 2018 rok był rokiem kluczowym, jeżeli chodzi o upadek GetBacku. Tak naprawdę to się później działo bardzo szybko. To był taki efekt kuli śniegowej, że od tego problemu, w którym już wszyscy generalnie wiedzieli, że GetBack nie wstanie z powrotem, do momentu upadku, wielkiej afery, to kwestia kilku miesięcy. Jak GetBack funkcjonował na rynku? Jak budował swój PR? Gdzie się pojawiał w tej przestrzeni publicznej? To były reklamy, billboardy, ludzie stali pod oddziałami GetBacku. To trochę przypominało Ambergold, czyli obecność w mediach i tak dalej, budowanie takiego biznesu, na którym każdy może teoretycznie zarobić. No to działało na ludzi, szczególnie na ludzi starszych, ale też biznesmenów. Wielu poważnych ludzi zainwestowało duże pieniądze w GetBack i je stracili. No i tu dochodzimy do elementu politycznego, albowiem GetBack był sponsorem wielkich gal towarzystwa związanego z Prawem i Sprawiedliwością, imprez Prawa i Sprawiedliwości, imprez niezależnej Gazety Polskiej, rozdawanie nagród, tytuły Człowieka Roku, gdzie dostawali właśnie najbardziej prominentni pisowcy. Czyli występował tam w funkcji sponsora, tak, w trakcie tych imprez, patrona medialnego, patrona finansowego, tak? Tak, co potem zostało oczywiście użyte jako to, że GetBack był patronem, był sponsorem tych gal Prawa i Sprawiedliwości i jego akolitów, no później zostało wykorzystane już w dalszej rozgrywce pieniądze. Ale mówiliśmy tutaj już o bankructwie GetBacku i jego upadku i o wybuchu afery, ale ten okres poprzedzający tą tak zwaną aferę, czyli to, że to zaczęło funkcjonować medialnie, też jest bardzo ciekawy, czyli mamy prezesa, który wie, że jego spółce dzieje się źle, wie, że dłużej w ten sposób nie może funkcjonować i jakie podejmuje kroki? Kroki są następujące. Otóż zaczynają się ludzie, którzy byli zatrudnieni w GetBacku, bardzo no, niejasnej proweniencji, mógłbym powiedzieć, kontaktować się z otoczeniem Mateusza Morawieckiego, a konkretnie z jego ojcem. Ludzie, którzy, to jest też wątek tych śledztw wszystkich, które obecnie się toczą, ludzie, którzy de facto byli lobbystami, załatwiaczami, zaczynają organizować spotkania prezesa GetBacku z otoczeniem Kornela Morawieckiego, z samym Kornelem Morawieckim, posłami PiSu, jak tak przynajmniej twierdził w swoich zeznaniach, zanim został podejrzanym prezes GetBacku. I o co chodzi? No chodzi o to, żeby dofinansować GetBack. Dofinansować z państwowych pieniędzy, państwowych banków, a może także Polskiego Funduszu Rozwoju. I co z tego wyszło? No w sumie nic nie wyszło, bo GetBack nie został dofinansowany, tylko już na jak gdyby... Znaczy wyszła z tego awantura. No, tak. To... Afera. Zaczęła się wtedy robić naprawdę afera. Wtedy zaczęła się robić afera, no bo... Polityczna, znaczy na szczytach politycznych. Tak, no bo te instytucje, które miały to rzekomo dofinansować, nagle kiedy wyszły te zakulisowe układy, musieli się ze wszystkiego bardzo szybko wycofać. Oczywiście dzisiaj oni twierdzą, że zrobili to świadomie, bo to była próba wyłudzenia i tak dalej, ale w momencie, w którym się wycofali, KNF składa zawiadomienie do prokuratury i zaczyna się śledztwo. Czyli już generalnie zaczyna się wybuch afery na dobre. Tak, tylko że mamy ten etap, kiedy prezes GetBacku listy pisze.
listy pisze do wszystkich, do Mateusza Morawieckiego, do Jarosława Kaczyńskiego. Ile potrzebowali pieniędzy, żeby przetrwać? Wtedy się pojawiła ta kwestia tego komunikatu, który chyba poszedł w papie, jeżeli dobrze pamiętam, że dostanie dofinansowanie od pana Pawła Borysa, czyli prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, 250 milionów złotych. I to by wystarczyło, żeby przetrwać? W tamtym momencie by wystarczyło na to przetrwać, na pewno przedłużyć żywot GetBacku i być może jakoś ustabilizować sytuację. Ale faktycznie te listy się pojawiły jeszcze przed takim wybuchem afery, takim medialnym, bo Konrad Kąkolewski próbował jeszcze właśnie trochę zaszantażować tamtą władzę. Zaszantażować tamtą władzę, ponieważ uznał, że ja wam finansuję imprezy, nagrody i tak dalej. No ja nie pójdę sam na dno. Chciał w jakimś sensie zagrozić, że słuchajcie, dofinansujcie ten GetBack, bo to za chwilę upadnie i to będzie kojarzone z wami. Oni w tym momencie oczywiście, mówię o rządzących, no złapali się za głowę i uznali, że trzeba to jeszcze zdusić w zarodku, żeby nagle nie zrobiła się z tego faktycznie łatka Amber Gold rządów PiSu. Tak, no bo pamiętajmy, 2018 rok, mamy rok do wyborów parlamentarnych, PiS jest bardzo mocny w sondażach i tak naprawdę idzie po drugą kadencję, tak? Ta afera mogła okazać się realnym kłopotem. No i nasz serdeczny kolega Wojtek Czuknowski z Gazety Wyborczej publikuje te listy. Publikuje na łamach i wtedy zaczyna się cała akcja PR ze strony PiS-u, Mateusza Morawieckiego i jego otoczenia. Zaczyna się gorączkowe sterowanie, zarządzanie raczej, zarządzanie takie kryzysowe ze strony premiera i jego otoczenia tą sytuacją, czyli mianowicie jak odeprzeć, jak odciągnąć uwagę mediów i opinii publicznej od tego, że jest tu, pojawia się nazwisko Kornela Morawieckiego, pojawia się właśnie nazwisko Mateusza Morawieckiego, pojawiają się nazwiska prezesów banków państwowych, którzy mieliby współfinansować, sufinansować właśnie ratowanie GetBacku. No właśnie, bo to było największym zagrożeniem, pojawienie się w sprawie Kornela Morawieckiego, tak? Dlaczego on i jaką on rolę w tej sprawie odegrał? Takiego pośrednika między GetBackiem a swoim synem. Ale wiedział, w czym bierze udział? Z jego wypowiedzi, które przecież są i także je pokazujemy w materiale, no to mówi o tym wprost, tak, zadzwoniłem do syna, tak, zadzwoniłem, no kazał mi się nie interesować. On nie zaprzeczał, że do takich spotkań nie dochodziło. Nie zaprzeczał, potwierdzał, że doszły do spotkań, że dochodziło do spotkań właśnie prezesa GetBacku ówczesnego, jego otoczenia. Szerzej to opisuje sam ten prezes GetBacku w swoich zeznaniach, zanim jeszcze został zatrzymany i aresztowany, gdy stał się podejrzanym. No i co się dzieje? No i dzieje się, pojawiają się publikacje, chociażby ówczesnego prezesa PAPO, publikacje bodajże w Wirtualnej Polsce, gdzie mówi, no, że tak naprawdę no, to jest afera bardziej trzeciej RP. Nie należy tego wiązać z PiS-em. Nie. Tak. Czyli tak naprawdę mamy ten moment, kiedy Kornel Morawiecki jest pośrednikiem w dotarciu do premiera, tak? To nie przynosi określonego efektu. Potem sprawa wybucha i oczywiście dziennikarze też ujawniają zaangażowanie Kornela Morawieckiego w tą sprawę i jak gdyby samo to, że premier, jego ojciec funkcjonuje gdzieś w tle tej afery, już było kłopotliwe dla obozu władzy, tak? Oczywiście, że było kłopotliwe, no bo to jeszcze bardziej wiązało obóz rządzący z aferą, która robiła się coraz większa, więc trzeba było się z tego również wycofać. Też można wysnuć wniosek, że tak naprawdę ostatecznie GetBack nie dostał tego dofinansowania właśnie dlatego, że być może się pośpieszono, za szybko to ogłoszono, to dofinansowanie, to zaczęło być kojarzone z politykami, więc dlatego... Gdy się wczytamy w poufną rozmowę, wczytamy się w ten byciek maili z prywatnych skrzynek pocztowych rządzących ówczesnych, Mateusza Morawieckiego i innych, no to widać sporą bardzo nerwowość, ogromną nerwowość, tak, że oni nadawali taką rolę tym wszystkim publikacjom, że mamy potężny kryzys, który może doprowadzić do spadku naszych notowań i tak dalej, więc szybko od razu trzeba odkręcić sprawę, pokazać, że to nie my, to oni, a oni to byli zawsze kto? No, Platforma Obywatelska, elity trzeciej RP, ta zła trzecia Rzeczpospolita. Czyli mamy takie dwa tory. Odwrócenie tej sprawy wizerunkowo i próba odwrócenia albo
skierowania jej na określone tory w śledztwach prokuratorskich, tak? Jak na tych dwóch polach to się odbywało? Prokuratura zajęła się tą sprawą w 2018 roku. Powołano zespół trzech doświadczonych prokuratorek. No, prokuratory, które nie były z rozdania Zbigniewa Ziobry, Bogdana Święczkowskiego, tylko były po prostu prokuratorkami, które od lat zajmowały się sprawami gospodarczymi. No i jak nasi sygnaliści, informatorzy donosili, to praktycznie prowadzenie tego śledztwa oznaczało, że kilka razy w tygodniu musiały być na naradach w prokuraturze krajowej z między innymi właśnie przede wszystkim z Bogdanem Święczkowskim, gdzie chodziło o jedno. To miał się być szybko areszt. Areszt po to, żeby pokazać, że jesteśmy skuteczni, to nie jesteśmy jak Platforma za Amber Gold, gdzie ta prokuratura wcześniej nie zależała, to nic nie robiła, sprawa się wykładała, ale my jesteśmy skuteczni. My... To, żeby prowadzić śledztwo szybko, no jest jak gdyby właściwym postulatem, prawda? Jest... Znajdźmy winnych, ukarajmy i zróbmy to. No tak, ale tylko tutaj... jak? No właśnie. Jak? Jak to robiono? No, prokuratorki mówiły jasno, no słuchajcie, jeżeli ktoś ponosi odpowiedzialność za upadek GetBacku, no to cały zarząd, tak? No bo kto zarządzał? No zarząd zarządzał. Ale nie. Nie pozwolono na to, żeby ogłosić zarzuty członkom zarządu, którzy podejmowali kluczowe decyzje, albo ich właśnie nie podejmowali, albo podjęli takie, tylko to nie jest na ten odcinek, które podjęli takie decyzje, że no, nie znalazło się dofinansowanie zupełnie normalnych źródeł. Bogdan Święczkowski naciskał na to, żeby jak najszybciej był areszt, ale najlepiej dla prezesa GetBacku. No to już była postać medialna, już się pojawiała, wyciekły listy, generalnie już to wszystko funkcjonowało. Szefowa zespołu śledczego podała się do dymisji. W jakim czasie po wybuchu afery podała się do dymisji szefowa zespołu? No to mamy lipiec. A śledztwo zaczęło się w kwietniu. 2018. Czyli kilka miesięcy po rozpoczęciu śledztwa. Tak. I co się dzieje? Jaki był powód tej dymisji? No nie zgadzała się z tym kierunkiem i z tymi naciskami, tak? Podawała konkretne dowody, które wystarczały jej zdaniem do ogłoszenia takich zarzutów, ale zdaniem Bogdana Święczkowskiego nie wystarczały do tego, żeby móc pójść do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie i pokazać wielkie zatrzymania w telewizji rządowej ówczesnej, żeby mieć odnotować właśnie, o, aresztowaliśmy, mamy winowajców. Coś się dzieje, tak? Zamykamy ludzi do więzienia, więc już generalnie przemy do tego, żeby to rozwiązać. I co wydarzyło się potem? No, rozwiązano ten zespół. No, jedna z prokuratorek trafiła gdzieś na strych. No, poddasze budynku przy krakowskim przedmieściu, zbiegu także Trębackiej i Koziej. Czyli prokuratury regionalnej Warszawy. Tak jest. Gdzie no, odebrano jej miejsce służbowe na parkingu. To jest dotkliwe, bo zaparkować tam, że jeżeli jest codziennie do pracy, no to nie ma gdzie tam zaparkować. Ale to była retorsja za to, że nie postępowała zgodnie z sugestiami zwierzchników, tak? Dokładnie tak to, bo retorsja za to, że nie postępowała zgodnie z poleceniami Bogdana Święczkowskiego i innych nadzorców. I co więcej, no, dano jej pokój, przeniesiono do innego działu, dano jej inny pokój, który był bez mebli i ona musiała sama chodzić na strych sobie urządzać, ale co najważniejsze, to przed jej wejściem, przed jej pokojem zamontowano kamerę. Kamerę monitoringu, żeby patrzeć, kto do niej przychodzi. Pozostałe panie prokurator też spotkały się z szykanami, były jakieś postępowania wyjaśniające. Dzisiaj prokuratura twierdzi, że nie było żadnych szykan. No, jest to dziwne, ale do tego jeszcze dojdziemy. Wynika to z tego, że ci sami ludzie, którzy nadzorowali te postępowania w sprawie GetBack, byli odpowiedzialni za to, co się stało z tymi prokuratorkami. I którzy prowadzą to postępowanie, to są ciągle ci sami ludzie, którzy są dalej w tej nowej prokuraturze. Nowej prokuraturze, no bo przecież mamy już nowego prokuratora krajowego, mamy powoli nowych szefów prokuratury regionalnej, mamy nowych ludzi na stanowiskach, ale tylko szefów, bo cały staw jakby został. I co dalej się wydarzyło w tym postępowaniu? No w tym postępowaniu wydarzyło się tak, to, że nagle aresztowano prezesa GetBacku. A później dochodzimy do bohatera naszego reportażu. Mniej więcej w tym samym czasie, to było na
przełomie lipca i sierpnia, w zasadzie w sierpniu, 31 sierpnia, aresztowano Piotra Osieckiego. Piotr Osiecki tutaj jest postacią, o której dzisiaj można powiedzieć, że w jakimś sensie znalazł się przez przypadek, a w zasadzie może nie przez przypadek, ale stał się ofiarą całego tego systemu. Że szukano jeszcze właśnie tego łącznika między trzecią RP, tymi powiązaniami, żeby jeszcze bardziej umocnić to, że ci ludzie, to właśnie oni są, stoją za getbackiem i co więcej, to oni stoją właśnie za upadkiem getbacku, bo Piotr Osiecki to świetny finansista. Inwestor, który... Właśnie, opiszmy jego historię, bo to jest niezwykle ciekawa postać, tak? On jest oczywiście opisany w waszym reportażu, ale powiedzmy coś więcej o Piotrze Osieckim. Piotr Osiecki to finansista, świetny specjalista, jeżeli chodzi o inwestowanie. On stał za takim TFI, czyli Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, czyli to zbiera grupę ludzi, którzy swoje środki dają po to, żeby on jako szef tej firmy je zainwestował z zyskiem. No i bardzo dobrze mu to szło. Ten jego Altus TFI był wyceniany na 18 miliardów złotych. To był wielki sukces na rynku. Takie środki zdeponował. Takie środki generalnie były w takimi, obracał. Takimi obracał. Takimi środkami obracał. On był też uczniem Leszka Balcerowicza. No to już w ogóle od razu szybko podchodzi pod tą strategię przypisywania tego do trzeciej RP i tak dalej. Był człowiekiem sukcesu. Obracał się w tym środowisku. Generalnie oni go kojarzyli. I wziął udział w transakcji, która powiązała go tak naprawdę ze sprawą getbacku. To im jeszcze wyciągano jego historię, historię właśnie jego rozwoju, to że zaczynał w PZU, to, że na jego drodze i współpracowali z nim ludzie związani z poprzednimi rządami, ale nie rządami, które były związane z porozumieniem dawnym centrum, które później stało się PiS-em. I właśnie budowano właśnie w tym przekazie medialnym to, że on właśnie jest ta trzecia RP, tam roczna trzecia RP, która była skorumpowana, zła i najgorsza na świecie. Czyli był... pasował do układanki. Pasował do układanki, a to jest tak. Taki... A jaka była jego rola w getbacku, tak? To znaczy... No, samym getbacku w ogóle. Tak, to jest właśnie bardzo ciekawe. Tylko że poczekajcie, bo to może tak jeszcze no, powiedzmy, jaki to jest człowiek, bo byliśmy u niego w domu, kręciliśmy zdjęcia, ma dwoje dzieci, portrety papieża Jana Pawła II, jest katolikiem, ma perkusję, gra na perkusję. Jest to człowiek taki dosyć poukładany z paroma talentami. I tak naprawdę no, sprawił na nas wrażenie, nie sprawia wrażenia bogacza, tak? Człowieka, który ma ogromne pieniądze i tym się chełpi. Normalny dom, normalne wnętrzanie, jakieś nie wiadomo wodotryski, nie wiadomo co. Człowiek, który po prostu wydaje się takim być no, pracującym podstaw, takim pozytywistycznym bohaterem. Co się stało, że znalazł się w tej sprawie? W ramach Altus TFI, czyli tego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Piotra Osieckiego, była spółka EGB. To była spółka, która również zajmowała się handlem długami. Więc getback już od jakiegoś czasu chciał tą spółkę kupić. I ostatecznie ją kupił. Piotr Osiecki w ogóle nie zasiadał w getbacku, nie miał nic wspólnego z getbackiem. Nie zasiadał w żadnych jego władzach, w żadnych jego komórkach i tak dalej. Więc nie miał wpływu, żadnego nie miał wpływu na to, co getback robi. Co getback podejmuje decyzje finansowe o kupnie, sprzedaży i tak dalej. No, a zarzut, jaki mu wymyślono, mówię, spokojnie wymyślono, dlatego że bazujemy już na materiale, który poznaliśmy, którym jest akt śledztwa, które później poszło także do sądów i stąd mogliśmy się także zapoznać. Otóż, no, wymyślono, że skoro sprzedał spółkę swojego portfela tego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, którym zarządzał i działał w imieniu swoich klientów, czyli ludzi, którzy przecież powierzyli swoje szczodności jego towarzystwu i sprzedał je tę spółkę drogo, a getback to kupił drogo, no to on ponosi, ten Piotr Osiecki, on ponosi odpowiedzialność za to, że ten getback kupił drogo, co doprowadziło do szkód
GetBacku. No w ogóle jakiś kosmos. No sensowny znaczy, zarzut. To, tak? To co, czy drogo, czy nie, to też jest kwestia umowna, bo generalnie ta spółka, kiedy pierwszy raz miała w swoim portfelu... Drogo według śledczych. Drogo tak? Według śledczych, ale według rynku niekoniecznie, bo się okazało, że kiedy Piotr Osiecki miał tą spółkę w swoim portfelu i GetBack chciał ją kupić, to zamówił ekspertyzy. Czy ta cena, za którą on chce ją sprzedać, jest ceną OK, czy nie? Generalnie to sprzedał, jak gdyby w tej skali, która została wyceniona, sprzedał praktycznie przy dnie, więc generalnie zarobił na tym, ale no taka jest jego rola. Ludzie inwestują u niego pieniądze, on ma nimi obracać, znaczy, tak, żeby oni zarobili. Prokuratura tutaj, prokuratura zarządzana przez Bogdana Święczkowskiego, Zbigniewa Ziobry, od zawsze nienawidziła po prostu, no tak, no powiedzmy sobie to umownie, nienawidziła przedsiębiorców. Przedsiębiorca, biznes to zło. Tak, to zresztą była stara śpiewka PiSu, że przedsiębiorcy to są winni, przecież CBA po to powstało, także łapać tych biznesmenów złych, którzy korumpują urzędników państwowych. I CBA, nie zapominajmy o tym, CBA uczestniczyło także w tej sprawie. Znaczy sprawa była robiona przez CBA wspólnie z prokuraturą. I teraz wiemy z tych odpowiedzi, które także dostaliśmy z prokuratury krajowej obecnej, że część tego zarzutu, czy w ogóle ten zarzut, był pisany przez funkcjonariuszy centralnego, agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Tego właśnie podczyntania Mariusza Kamińskiego. Ale na jakiej podstawie? Były jakieś ekspertyzy? Wszedł w to jakiś ekspert, ktoś to nazwał, ktoś to zbadał? Była jakaś podstawa prawna, biegły, który ocenił, że to może być ze szkodą dla GetBack? I teraz chodzimy na bardzo niejasny grunt. Dlaczego niejasny? No, my wiemy z naszych ustaleń, że opinia powstała dopiero po zatrzymaniu, aresztowaniu. Opinia biegłego. Opinia biegłego. Powstała dopiero po zatrzymaniu Piotra Osieckiego, po tym jak trafił do aresztu. Rok po tym. Tak. Z wielkim hukiem trafił do aresztu, bo TVP Info musiała aż inscenizować zatrzymanie, żeby dobrze pokazać zatrzymanie przez CBA. Czy to było transmitowane, jego zatrzymanie i generalnie to, co się z nim dzieje, było transmitowane live? Czy to było zaskoczenie dla niego? Powiedzcie, na jakim etapie on w ogóle znalazł się w tej sprawie? Był świadkiem. On był świadkiem. Sprawie, tak? No, człowiek był świadkiem, który przyszedł z dokumentacją do prokuratury, z podłami dokumentów i tak dalej. Chętny do wyjaśnienia kulisów tej operacji, którą przeprowadził z GetBackiem. Przyszedł w momencie, kiedy nastąpił switch w prokuraturze, czyli nastąpiła zmiana zespołu. No, nikt go nie chciał przesłuchać. Mimo, że był wezwany jako świadek. Akurat tak się składa, że od tego dnia doszło do tej zmiany zespołu, kiedy i był wezwany. I gdyby został przesłuchany jako świadek, już nie mógłby zostać oskarżony w tej sprawie. Podejrzanym, no byłoby trudniej. Byłoby tak? Trudniej. Było trudniej, no może z uprzedzeniem odpowiedzialności karnej przesłuchać, ale jest to trudniejsze. Przyszedł, zostawił te pudła akt, dobra, przyjęli, zaprotokołowali prokuratorzy, ci nowi, że zostawia. No i nic, no i poszedł sobie do domu, co miał robić. Zmienił się zespół prokuratorów, którzy zaczęli zajmować się z tą sprawą. O składzie personalnym za chwilę opowiemy, ale generalnie miesiąc po tej zmianie CBA wchodzi rano do domu Piotra Osieckiego. Powalają go na ziemię, robią wielkie show, zakuwają go w kajdanki i słyszy wtedy zarzut właśnie, że miał sprzedać spółkę GetBackowi za drogo. I teraz słuchajcie, bo tłumaczenie jeszcze prokuratury przed jakby przejęciem i przez obecną ekipę rządzącą było takie, że tak, mieliśmy podstawę, że ogłosić taki zarzut, były to wyjaśnienia i zeznania świadków i dokumentacja. Oczywiście, że jakaś dokumentacja musi być to sprawa gospodarcza, tak? No pytanie tylko jak się ocenia i co jest w tej dokumentacji. Tam za bardzo tego nie było widać. Natomiast jeżeli chodzi o wyjaśnienia. O wyjaśnienia, to chodziło o wyjaśnienia prezesa, byłego prezesa GetBack, Konrada Konkolewskiego. Otóż składał on wyjaśnienia między innymi dokładnie tego samego dnia, w którym został zatrzymany Piotr Osiecki. I w tych wyjaśnieniach, które już w innych sprawach poszły do sądu, więc możemy o nich mówić, Konrad Kokolewski powiedział, że transakcja nabycia spółki EGB, to jest ta spółka, którą sprzedał Osiecki ze swojego funduszu GetBackowi, transakcja nabycia spółki EGB przez spółkę GetBack S.A. była normalną transakcją rynku kapitałowego. Zawartą celu odniesienia korzyści ekonomicznych przez GetBack. Tu cytujesz dokumenty, tak? To cytuję wyjaśnienia Konrada Konkolewskiego, tak, dokument w protokół. Czy prokuratura miała coś więcej? Inne wyjaśnienia, inne dokumenty? Twierdzą, że wtedy, że mieli zeznania świadków, ale zeznania świadków sprowadzały się do tego, mieliśmy okazję przeczytać, sprowadzały się do tego, że
No tak, to była dosyć duża transakcja w sumie. Czy GetBack powinien kupować tę spółkę? No chyba nie. Opinie. To były opinie różnych osób. Każdemu coś się wydawało, każdy coś niby wiedział, ale do końca no nie było to na pewno tak wiążące. Związane z GetBackiem, ale to nie były. Tak, mamy tutaj na sztywno, że to jest po prostu złe, że to było działanie z premedytacją na szkodę GetBacku. I pamiętajmy, że Konrad Kąkolewski później, kiedy już był oskarżonym, wielokrotnie zmieniał swoje wyjaśnienia, no bo do tego też ma prawo, ma się prawo bronić. Jak to robi, to już jest jak gdyby jego kwestia. Więc w pewnym momencie też nie do końca można uznawać, że był wiarygodny, ale prokuraturze w jakimś stopniu to nie przeszkadzało. Znaczy, historia była taka, że już Piotr Osiecki został, był w areszcie. Tymczasowo na razie, a to w ogóle jest dramatyczne to przeżycie miał, bo w pewnym momencie ubrali go pomarańczowy kombinezon jako niebezpiecznego. Został naprawdę tak potraktowany? Został tak potraktowany i to jest kosmos, co się działo w tych aresztach, bowiem siedział z jakimiś bandziorami, musiał sobie szybko poradzić, siedział z ludźmi, którzy grypsowali. No nie wsadza się biznesmena czy normalnego człowieka z takimi ludźmi, no to była szykana. To ewidentny też mechanizm zastraszenia, no, wpłynięcia na nie. Dokładnie, no jak jest areszcie, no wyobraźcie sobie, no. Przecież tam się straszne rzeczy dzieją. Gdzie podjęto decyzję o tym, że to Piotr Osiecki będzie zatrzymany w tej sprawie? Tylko skończę może to, on siedzi w areszcie, składa wyjaśnienia, mija 2-3 do 3 dni, i nagle i Kąkolewski składa wyjaśnienia, które są takie, że dają prokuraturze dowody na to, że tak, faktycznie to ten zły Osiecki tutaj, sprzedając tak, tą swoją spółkę za taką cenę, chciał doprowadzić do szkody i tutaj nam Kąkolewski to potwierdza. Tylko że na koniec końców Kąkolewski zmienił te swoje wyjaśnienia, na koniec końców w sądzie powiedział, że on się wycofuje ze wszystkiego. A zaczynał jako świadek, przypomnijmy, w tym postępowaniu. Więc w ogóle traktowanie jako mocnych dowodów wyjaśnień Konrada Kąkolewskiego to jest nadużycie. Nadużycie, pozwolę sobie tak stwierdzić, dlatego że zajmuję się prokuraturą ponad 25 lat jako dziennikarz i doskonale wiem, że takie metody prowadzenia śledztwa, ich traktowanie o wyjaśnień ludzi, którzy mają interes w tym, żeby powiedzieć coś takiego na papier, na protokół, co pozwoli jak najszybciej im wyjść z aresztu, to się zawsze później kończy źle. To znaczy w sądzie kończy się źle w Sejmie, przed komisjami śledczymi i tak dalej. Ale dlaczego Piotr Osiecki? Jak szukano tego, w cudzysłowie powiem, kozła ofiarnego, który mógłby pozwolić odkleić tą aferę od ówczesnej władzy? No to, że sprzedał spółkę GetBackowi, rzekomo za drogo, to posłużyło też i zatrzymanie go i później areszt, posłużyło też do posłużenia się takim wytrychem na zasadzie tu Konrad Kąkolewski, ale tu mamy jeszcze jednego człowieka, który miał rzekomo przyczynić się do bankructwa GetBacku. Altus TFI to był ogromny fundusz inwestycyjny na rynku, prywatny, konkurował z tymi państwowymi, więc to też władzy mogło do końca się nie podobać, więc to był kolejny element do tego, żeby w tą sprawę go uwikłać. Także te jego przeszłość, czyli Leszek Balcerowicz i tak dalej. Później powstał przekaz medialny. Pokazujemy w materiale maile, które miały wyciec, maile Mateusza Morawieckiego, Michała Dworczyka i Pawła Borysa, w których umawiali się, jak tą aferę medialnie odwrócić. Wydawali instrukcje. Między innymi miały iść do ówczesnego prezesa PAP-u Wojciecha Surmacza, który kilka dni później publikuje tekst, w którym, tak jak są te wskazówki wymienione w mailu, w jakimś sensie je realizuje, czyli obraca całą sprawę przeciwko poprzedniej władzy, trzeciej RP. To rodzi efekt kuli śniegowej. Wszystkie prorządowe media zaczynają publikować różne teksty, materiały, żeby jeszcze bardziej umocni ten przekaz. Czyli jakoś koordynowano ten taki atak. W tych publikacjach pojawia się, to jest najważniejsze, w tych publikacjach, które powstały po tej ustawce, której mowa jest na tych mailach, które wyciekły,
pojawia się już Altus TF i Pietrosiecki, jego nazwisko, tak? Jest budowana już podkładka, narracja do tego, co później się wydarzyło w prokuraturze. Oczywiście dzisiaj wszyscy zaprzeczają prawdziwości przecieku tych maili, twierdzą, że to jest nieprawdziwe, że to opublikowane przez jakiś rosyjski portal, że nie można temu wierzyć, no ale generalnie... Wiadomo, jak potem patrzymy na to, co wydarzyło się, to te maile opowiadają jakąś prawdziwą historię, tak? To jest skorelowane z tym, co faktycznie się wydarzyło, tak? Czyli Piotr Osiecki był dogodnym celem, tak, dla władzy? No... celem, kozłem, pionkiem, kimś, kogo można było użyć, tak, żeby pokazać, że to nie jest afera PiS-u, że tutaj ten zły przedsiębiorca, który specjalnie zapewne sprzedał tak za duże pieniądze tę swoją spółkę i doprowadził biedny gierek. Jego rolą jest zarabianie pieniędzy. No tak, tak? Dlatego uważam, że no, po prostu tutaj i zarówno ci, którzy nadawali tę narrację, i później prokuratora zachowały się jak komuniści. No bo komuniści co? No, przedsiębiorca to zły, tak? Dajcie nam człowieka, a paragraf się znajdzie, tak? Jak miał powiedzieć słynny jeden ze stalinowskich oprawców w Związku Radzieckim. No to jest właśnie to. Ale koniec końców też trzeba zaznaczyć, że w jakimś sensie im to wyszło, odwrócenie tej afery. Oni nie ponieśli politycznych skutków tego, że ta afera wybuchła. Na pewno nie takich, jakie dzisiaj widzimy, powinni ponieść w tamtym czasie. Albo gdzieś... jakie potencjalnie jawiły się na horyzoncie, tak? Dokładnie, oni to umiejętnie przekierowali, rozmydlili. Poza tym ta afera była na tyle skomplikowana, że bardzo łatwo było wrzucać, pisać różne rzeczy w media i ciężko było faktycznie wyrobić sobie obraz tak skomplikowanej sprawy, tak skomplikowanych zarzutów, jakieś transakcje, rynek finansowy. No to do zwykłych ludzi nie trafia. To może trafiało do ludzi, którzy się tym interesują. Do sądów trafiły akty oskarżenia, są procesy tych ludzi, którzy sprzedawali te obligacje. Są także akty oskarżenia wobec innych członków zarządu, ale GetBacku. I po 5 latach nie trafił do sądu akt oskarżenia przeciwko Piotrowi Osieckiemu. Ale mówiliśmy o poufnej rozmowie i o mailach, tak, przeciekach z maili. Ale dotarli się też do innych źródeł, które opisują to, co działo się w obozie władzy w tej sprawie, tak? To nie były tylko maile, no to, i to były spotkania. To tak? Jest najważniejsze. Otóż dotarliśmy w sumie, no możemy powiedzieć, do 3 źródeł. Do 3 źródeł związanych z KNF-em, do byłych pracowników KNF-u, którzy opowiedzieli o tym, że odbyła się narada z udziałem premiera Morawieckiego, na której powiedziano, idziemy w kierunku Altus TFI, idziemy w kierunku jeszcze innych towarzystw i one mają zostać, ma być im odebrana licencja na działalność dalszą przez KNF, bo to jest największa kara, jaką może sankcja. To jest wyrok dla takiego funduszu, który może sprowadzić KNF i to się stało. Generalnie według naszych informatorów z KPRM-u miał paść prosty komunikat, wyrok na Altusa. Wyrok na Altus TFI, odebranie licencji. Nie można bardziej zaszkodzić takiemu funduszowi, bo on nie może funkcjonować na rynku. I to się stało. To ostatecznie ta licencja została Altusowi odebrana. I my rozmawiamy ze źródłami, które mówią, że po tej naradzie u premiera, narada była w sobotę, w poniedziałek było zebranie w KNF-ie, wezwano dyrektorów wszystkich najważniejszych departamentów i zapadła decyzja, że Altusowi TFI ma zostać odebrana licencja. 3 nasze źródła wskazują, że doszło do takiej narady. Są to wszyscy związani z KNF-em. Co się dzieje dalej? Przecież później KNF składa po tym już, po odebraniu licencji, po tych postępowaniach składa zawiadomienie do prokuratury właśnie, obciążając między innymi Altusa i Piotra Osieckiego. Czyli mamy te konsekwencje. Jest rozkaz, żeby tu od razu temu Altusowi dowalić, odebrać licencję, wskazać go jako winnego. Rozkaz zostaje wykonany, no, takie są fakty, chronologia wydarzeń. Następnie KNF składa zawiadomienie do prokuratury. Prokuratura na nasze pytania tłumaczy, no ale jak to? No to były dowody, były te wyjaśnienia, były te zeznania, które były opiniami, wyjaśnienia człowieka, który mówił, że to była normalna transakcja. Oraz my, mówi to prokuratora, mieliśmy zawiadomienie KNF o tym złym Altusie. No to
o co chodzi, to działanie. Czyli kolejny karierze. Klocek do tej układanki, która miała potem być przekuta na akt do oskarżenia wobec Piotra. Tak, tylko że to wszystko wynika z tego rozkazu, tak? Z tej narracji. Tutaj wytypujemy sobie winy, to trzecia RP, nie my, nie PiS. Dobrze, jest Altos. Jak Mateusz Morawiecki odpowiedział na pytania o tą naradę i o jego udział? Nie brał udziału. Nie ma nic wspólnego z zarzutami dla Piotra Osieckiego i tym, że wylądował w areszcie i w tym, w jakim położeniu dzisiaj się znalazł. Wszystkiemu zaprzecza. Dodatkowo zasłania się właśnie KNF-em, że to KNF widział nieprawidłowości w funkcjonowaniu Altusa. Więc gdzieś ten przekaz cały czas jest konsekwentny. Tak, tylko że tutaj też w tych odpowiedziach Mateusz Morawiecki mija się troszkę jednak chyba z faktami, że mówi o uroku sądu administracyjnego. Naczelnego sądu administracyjnego, tak. Chociaż według Piotra Osieckiego sprawa a propos Altusa nie wyszła jeszcze nawet z wojewódzkiego sądu administracyjnego, czyli z niższej instancji. Czyli tak naprawdę według Piotra Osieckiego, według dokumentów. Według dokumentów i tego, co się dzieje na wakancie. Tak? Więc generalnie dostaliśmy odpowiedź, w której... Już widzimy nieścisłość co najmniej. Co najmniej nieścisłość. Tak samo szef Polskiego Funduszu Rozwoju, czyli Paweł Borys, twierdzi, że on sam padł atakiem czarnego PR, tak? I że w ogóle czuł się przestraszony tym, że zostaliśmy my jako dziennikarze wpuszczeni po prostu, bo przedstawiliśmy się, powiedzieliśmy, że my do pana prezesa Borysa i zostaliśmy zaproszeni do jego gabinetu, gdzie czekaliśmy na prezesa. On twierdzi, że czuł się zastraszony tym, że my się pojawiliśmy, czy padł ofiarą czarnego PR-u w ogóle ze strony właśnie tych... Czyli teraz nikt nic nie wie, każdy umywa ręce, tak. Nikt nie brał w tym udziału. Tak. Nikt nie brał udziału, a wszystkie maile, które wyciekły, pojawiły się na poufnej rozmowie, są nieprawdziwe, przecież to rosyjskie źródło, co zostało dawno już obalone. Czyli prokuratura ma dokumenty z KNF-u, ma już pierwsze zeznania byłego prezesa GetBacku Konrada Kąkolewskiego, przystępuje i ma też nowy skład prokuratorów. Tak? Nowy zespół pracuje już nad sprawą. Ma zeznania Konrada Kąkolewskiego, Piotr Osiecki wezwany jako świadek, ale zostawia podła z jakimiś dokumentami, które chciał przedstawić prokuraturze jako świadek. Narada u premiera jest w lipcu, a miesiąc później Piotr Osiecki zostaje zatrzymany. Zatrzymany i aresztowany. Kto nadzoruje to śledztwo? Kto jest głównym prokuratorem pracującym nad tą sprawą? Jeżeli chodzi o historię tego zespołu, to są ludzie, którzy byli delegowani. Stary motyw zarządzania prokuratorą przez Bogdana Święczkowskiego i Zbigniewa Ziobrę, czyli weźmy sobie w delegację. A co oznacza delegacja? Delegacja oznacza to, że taki prokurator, na przykład z prokuratury okręgowej, delegowany do prokuratury regionalnej, dostaje większe pieniądze, ale nie ma gwarancji, że tam będzie w tej prokuraturze regionalnej zawsze, bo nie jest w stanie mianowany na stopień prokuratora prokuratury regionalnej, tylko jest delegowany. Czyli większa zależność. Jeszcze większa zależność, przede wszystkim ekonomiczna, finansowa, tam dzieci, delegacje, dodatki do mieszkania, wynajęcia, tak, w Warszawie. No wszystko, wszystkie te rzeczy, te frukty, które powodują, że prokurator myśli sobie, no dobrze, no to chyba jednak będę wykonywał te polecenia i będę robił tak, moi przełożeni sobie życzą. No może nawet ci przełożeni nie muszą powiedzieć wprost, czego sobie życzą, przecież ja to ich wyczytuję i wiem, o co im chodzi. I tak właśnie to działało. Przyszła tam wśród tego zespołu, która prowadziła to postępowanie, w którym zarzuty ma Piotr Osiecki, pani prokurator Marta Choromańska. Pani prokurator ze Zgodziska Mazowieckiego, bardzo ciekawa jest jej historia, bowiem jest to pani prokurator o prawicowych poglądach. O bardzo prawicowych poglądach. Jak się okazało, tego nie kryje. Udało mi się złapać panią prokurator, publikowałem to na portalu tvn24.pl, jak stała razem z narodowcami, powiedzmy, chociaż moim zdaniem to jest zbyt delikatne i feministyczne określenie tych ludzi. Z narodowcami to była akcja obrony kościołów przed kobietami. Przed strajkiem kobiet. Przed strajkiem kobiet, przed demonstracjami. Czyli brała udział w tej takiej znanej akcji ochrony kościołów. Tak, stała. Tak, ja pamiętam nawet Maciek wtedy w którymś materiale dzwonił do pani prokurator i pytał, czy dlaczego pani prokurator Marta Choromańska stała i broniła kościołów, ona odpowiedziała w ten sposób, czy dzwoni pan do pani prokurator Marty Choromańskiej, czy do Marty Choromańskiej. Jednoznacznie wskazała też o swoich poglądach. No i słuchajcie, taka pani prokurator,
Ciężko teraz to ocenić, bo to jest niesamowita historia, dlatego że... Kolejny zwrot akcji. Tak, pani prokurator po prostu wykonywała te polecenia, tak? Nie znała się na obrocie gospodarczym, nie znała się na spółkach za bardzo, ale w trakcie tych ilu? Pięciu lat? Pięciu lat prowadzenia tego postępowania, no to ona się uczyła. Ona się uczyła, wyedukowała się, skończyła... Ona do tej pory prowadzi tą sprawę. Dalej skończyła studia podyplomowe. I wiem to nieoficjalnie, Łukasz też to słyszał, wiem nieoficjalnie, że ona sama mówiła, ale także ci prokuratorzy, którzy jeszcze nadzorowali to postępowanie, że oni się na tej sprawie nauczyli. Nauczyli się spraw gospodarczych. Tak, na sprawie Piotra Osieckiego. I po pięciu latach to oni wiedzą, o co chodzi w tej sprawie. Dlatego jest jeszcze inne postępowanie, które wynikło z zawiadomienia innej osoby z zarządu GetBacku, które tak naprawdę, zdaniem śledczych, wskazuje na prawdziwego winowajcę upadku i bankructwa GetBacku. I w tym postępowaniu Piotr Osiecki jest tak naprawdę głównym świadkiem. A tak naprawdę ta nauka kosztowała Piotra Osieckiego 16 miesięcy w areszcie. Trzy razy go wypuszczano, trzy razy go zamykano. Sądy generalnie przyklepywały te wnioski. Tam chyba była taka sytuacja, że po kilkunastu miesiącach ktoś dopiero zapoznał się z aktami tej sprawy. No tam 100 tomów generalnie akt, no jeszcze takiej skomplikowanej materii. Więc te sądy po prostu go wypuszczały, za chwilę go z powrotem zamykały. On też nie ukrywał, opowiadał nam o tym. On ma autystyczną córkę, która bardzo źle znosiła to, że on wychodzi i zostaje zamykany ponownie. I jedna sędzia, która go zamykała, powiedziała mu, że ale przecież pan musi uczulić swoją córkę, że my mamy tutaj system dwuinstancyjny, że pan jeszcze może wrócić do aresztu, ona powinna to zrozumieć. No to dla niego był cios, dla jego rodziny to był cios, no on przypłacił tak naprawdę, no to jest, jak Maciek mówi, to jest trochę wyrok, no 16 miesięcy w areszcie, on nie mataczył, cały czas siedział w domu, jeżeli był na wolności, nie uciekał, był bardzo chętny do współpracy z organami ścigania, a mimo wszystko oni cały czas go cisnęli, dokręcali śrubę, żeby go zamknąć w areszcie, żeby w tym areszcie siedział jak najdłużej. Jak to się nad nim odcisnęło? Czy on dał się złamać? Nie dał się złamać, co ciekawe też, opowiada nam, że kiedy był w areszcie, dostał taką propozycję nie do odrzucenia, że jego wolność ma cenę. Tą ceną jest Altus TFI sprzedany za złotówkę. Symboliczną złotówkę, tak. I to w naszym materiale mówi jego obrończyni, jego pani Katarzyna Szwarc. I że praktycznie przyszła taka nieformalna propozycja, jak także w innych aferach wielkich. Znamy już jeden inny przypadek tego, że oferowano przejęcie jakiegoś biznesu też za symboliczną złotówkę i tak zwany święty spokój, tak? To był jakiś, powiedzmy, szerszy modus operandi w tych sprawach. Ale on się nie złamał, on cały czas walczy, on będzie walczył do końca, on chce oczyścić swoje dobre imię. Tu jeszcze bardzo ciekawa rzecz, poręczenie majątkowe, jak był w areszcie. Największy to chyba. To jest rekord w ogóle w polskim wymiarze sprawiedliwości. Jaka musi być nienawiść? Skala hejtu. I pewności, butności, przeświadczenie o tym, że mają rację ci prokuratorzy, którzy wyznaczali tak wielkie poręczenie majątkowe. Jaka to była kwota? 106 milionów złotych. Czyli więcej niż miał kaucję Bernard Madoff, jeden z największych oszustów na świecie, prawda? I to nieprawdopodobne. Co więcej, już Piotr Osiecki i jego obrończyni Katarzyna Szwarc poradzili sobie z tą kwotą. Już chcieli to zdeponować w prokuraturze, to wtedy prokuratura się przed nimi zamknęła. Drzwi były zablokowane, nie mogła wejść, nie mogła dopełnić formalności. Mamy zresztą zdjęcia archiwalne z tego, też w tym materiale ona też o tym opowiada. No to już w ogóle jakiś absurd. Skoro już ustanawiają rekordową kwotę poręczenia majątkowego po to, żeby ktoś go nie uzbierał, ale jednak mu się udaje, to dalej mimo wszystko zamykają drzwi, żeby nie można było tego wpłacić. I co się wydarzyło dalej? Piotr Osiecki finalnie wyszedł, tak? Gdzieś po latach uznano, że ten zgromadzony materiał... Wyszedł, ale słuchajcie, no przecież... Nie wystarcza, tak? Tego nie mogliśmy pokazać na portażu, bo już trawa zarosła.
Ale on de facto był, w pewnym momencie był w areszcie domowym, mimo że ta instytucja nie funkcjonuje w polskim prawie karnym. W ogrodzie wydeptał ścieżkę dookoła ogrodu. Chodząc, bo po prostu chodząc jak na... Nie mógł się wydostać z domu, więc pozostało mu tylko spacerowanie. Ale nie mógł się wydostać z domu, bo to była sankcja prokuratury. Tak, także nie można przejść. To też domu. Było dziwne, bo nie można było stosować jednocześnie poręczenia majątkowego i aresztu domowego. Więc tutaj w tej sprawie jest wiele dziwnych rozwiązań, które na potrzeby tej sprawy wymyślono. No, także lex Osiecki. Dokładnie, wprowadzono przepisy, które pozwoliły na to, żeby trzymać go w areszcie praktycznie przez czas nieograniczony. Dokładnie. Powiem, Zbigniew Ziobro zaktualizował przepisy karne. Kiedy ta sprawa zaczęła ewoluować w taką stronę, że jednak Piotr Osiecki jest niewinny? Jak byście wskazali ten etap i powód, dla którego tak się zaczęło dziać? Pierwsze przesłanki to są w trakcie prowadzenia postępowania, kiedy właśnie pani prokurator Marta Choromańska, której powiedzieliśmy, że wyedukowała się, nauczyła się tej sprawie, zrobiła studia podyplomowe i zaczęła dostrzegać, że to nie o to do końca chodzi, czy w ogóle nie o to chodzi w tym postępowaniu, żeby Piotr Osiecki był podejrzanym, zaczęła ściągać zabezpieczenia majątkowe, które były na Altusie i spółkach zależnych Altusa. I z tych pism wynika z treści ich, że faktycznie ona praktycznie mówi, że na postępowanie będzie się obracać w innym kierunku i że w innych postępowaniach Piotr Osiecki jest świadkiem, że on składa fite wyjaśnienia, które służą prokuraturze, prokuratura potwierdza ich wiarygodność. No, bo jest podejrzany, więc musi składać wyjaśnienia, ale dlatego w innej sprawie jest świadkiem, która de facto dotyczy tego samego, bo dotyczy przyczyn upadku GetBacku. Tu, jako w sprawie, który też dotyczy przyczyn upadku GetBacku, jest podejrzanym i w drugim postępowaniu, który dotyczy przyczyn upadku GetBacku, jest świadkiem. I to postępowanie, to drugie, toczy się też w prokuraturze regionalnej w Warszawie? Też w prokuraturze regionalnej w Warszawie się toczy w tym sam, prowadzony przez ten sam zespół śledczych i pani Marta Choromańska też tam jest jedną z prowadzących to postępowanie. To jak to jest, że teraz w jednej prokuraturze, w jednej jednostce toczą się dwa postępowania o trochę przeciwstawnych tezach, tak? I robi je ten sam zespół. Tak, przeciwstawność tych tez polega na tym, że w jednym postępowaniu to między innymi Piotr Osiecki jest winny upadkowi GetBacku, winny w cudzysłowie oczywiście, a w drugim postępowaniu jest winny zupełnie inny podmiot. Czyli mamy do czynienia z dwoma śledztwami w prokuraturze i to jest, no można powiedzieć delikatnie, że to dosyć istotne, mamy bałagan istotne, tak, w tej sprawie cały czas. Istotne jest to, że ludzie się nie zmienili praktycznie. Ci sami ludzie, którzy prokuratorzy, którzy byli odpowiedzialni za prowadzenie tych postępowań, za nadzór, dalej to robią. Zmieni się tylko szefowie, którzy nie są w stanie przecież od razu przejrzeć 10 tysięcy. Ale na to potrzeba czasu, tak? I to tak. Pewnie nastąpi. A co z Piotrem Osieckim? Jest na wolności. Jakie ma plany? I czy chce odbudować swój biznes, czy chce wystąpić o odszkodowania, co planuje? Całe jego teraz życie kręci się wokół tego, żeby udowodnić swoją niewinność, żeby wygrać tą sprawę do końca. W przyszłości na pewno jakieś sprawy odszkodowawcze się pojawią. Co ciekawe, żeby wycenić straty jego, materialne, bo takie też poniósł. O tych emocjonalnych już powiedzieliśmy dużo. Ale generalnie to, że Altus do dzisiaj nie funkcjonuje, bo została odebrana mu licencja, kosztowała Piotra Osieckiego, innych udziałowców Altusa i akcjonariuszy 1 mld zł. Czyli mamy 2 mld przepalone na aferze GetBacku i jeszcze dodatkowo 1 mld zł na prywatnym towarzystwie funduszy inwestycyjnych Piotra Osieckiego, a tam też inwestowali zwykli ludzie. I też padli ofiarą tych politycznych decyzji. To nie jest tak, że tylko jest GetBack, ale to niesie ze sobą o wiele większe, dalsze konsekwencje. Afera GetBack była jedną z największych, czy największym aferą skandali finansowych rządów PiS. To, co się dzieje w prokuraturze, jest kolejną aferą. I pytanie, co z tym zrobić, tak? No bo ta prokuratura składa się z prokuratorów, którzy przecież także byli wierni Zbigniewowi Ziobrze i jego ekipie. Czy nie powinna powstać kolejna komisja śledcza, a może powinna powstać inna komisja śledcza, która tak naprawdę będzie odpowiadać za wszelkie nieprawidłowości w wymiarze sprawiedliwości, prokuraturze, służbach, KNF-ie, kancelarii premiera. Która wyjaśni, co się tak naprawdę wydarzyło tak, w tej sprawie. Czy po prostu trzeba tutaj ciała, które naprawdę zbada wszystko, bo to nie są odrębne byty, tak? Prokuratura nie jest odrębnym bytem kancelarii premiera, mimo że Morawiecki z Zbigniewem Ziobro byli znanymi politycznymi wrogami, ale jechali na jednym wózku.
jechali na jednym wózku, czyli Zjednoczona Prawica i rządy. Więc musieli ze sobą współpracować i na pewno to robili. I gorzką konstatacją tej naszej rozmowy jest to, że jesteśmy 6 lat od wybuchu afery i dalej tak naprawdę jesteśmy jeszcze, można powiedzieć, w początkowej fazie jej wyjaśniania. No tak, bo na przykład nowy szef tego departamentu, który nadzoruje śledztwo przeciwko Osieckiemu, no to jest sam tam, dopiero się zapoznaje. A ci, którzy byli i nadzorowali fizycznie i znają te sprawy, podsuwają swoje odpowiedzi. Swoje odpowiedzi, które później są przez rzecznika przekazywane nam i to jest ciągle takie same. I tutaj postawimy kropkę. To wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu Superwizjera. Zapraszamy na kolejne. Do zobaczenia.